Cześć, nazywam się Igor i w tym filmie pokażę wam, jak skonfigurować i korzystać z podstawowych funkcji Avotec CMS. Zapraszam do oglądania. Zacznę od wytłumaczenia, czym jest Avotec CMS. Jest to programowanie typu CMS, czyli Content Management System, co po polsku oznacza system zarządzania treścią. Służy ono do zdalnego przesyłania materiałów na monitory informacyjne, dzięki czemu niewymagane jest podchodzenie do monitorów w celu wgrania nowych list do odtwarzania. Aby rozpocząć przygodę ze zdalnym przesyłaniem treści, oprócz monitorów informacyjnych, potrzebny jest nam również komputer na systemie Windows. Komputer ten będzie serwerem, który będzie łączył monitory informacyjne w całym systemie. W moim przypadku jest to laptop, ale może być to oczywiście także komputer PC, a najlepiej jakby to był komputer serwerowy działający 24x7. Jeżeli chodzi o minimalne wymagania, wyświetlą się one teraz na ekranie. Należy jednak pamiętać, że minimalne wymagania spostają obsłudze małej ilości monitorów instalacji, a wraz z większą ilością monitorów komputer obsługujący powinien mieć adekwatnie mocniejsze podzespoły, aby mógł je sprawnie obsłużyć. Posiadając już wszelkie potrzebne urządzenia, można przejść do pobierania oprogramowania. Znajdziemy je na stronie AVTEC w zakładce do pobrania na samym dole strony. O tutaj. Klikamy w link, aby pobrać, pobieramy oprogramowanie, a następnie rozpakowujemy je i instalujemy na swoim komputerze. Po zainstalowaniu i uruchomieniu, tak wygląda interfejs naszego serwera. Na górze mamy jego status, czy aktualnie działa. Poniżej mamy przyciski umożliwiające restart, zatrzymanie lub ponowne uruchomienie naszej usługi, a poniżej, jeszcze na samym dole, mamy parę istotnych informacji. Przy pierwszym uruchomieniu najbardziej interesuje nas MAC adres ponieważ potrzebny on jest w celu aktywacji naszego serwera. Aby go aktywować, najpierw musimy wysłać ten MAC adres do dostawcy sprzętu, aby on potem odesłał nam plik aktywacyjny dla naszego serwera. Jak już otrzymamy plik, musimy kliknąć przycisk Register i tutaj wybrać ten plik w celu aktywacji. Po aktywacji serwera kolejnym krokiem konfiguracyjnym jest sparowanie go z monitorami. Aby to zrobić, spisujemy adres IP, który jest dostępny w interfejsie serwera. Następnie musimy podejść do każdego z monitorów i wejść w aplikację CMS. Jak już w wejdziemy, najpierw chcę wspomnieć, że tutaj na dole znajdziemy ikonkę serwera. W tym momencie jest ona czerwona, czyli oznacza po prostu, że nasz serwer nie jest połączony z monitorem, albo w sumie na odwrót, że monitor nie jest połączony z serwerem. A to nie ma co się dziwić, ponieważ nie ma wpisanego adresu IP w serwera, który jest poprawny. Aby to zrobić, Wciskamy przycisk menu, przechodzimy do zakładki serwer, następnie do podzakładki serwer i tutaj wpisujemy adres monitora, który spisaliśmy. Jak go wpiszemy, klikamy do góry, dajemy pierwsze wstecz, drugi raz wstecz, o, zapyta nas o dane, czy je zapisać, klikamy oczywiście tak i teraz musimy chwilkę zaczekać, i zobaczymy, że ikonka od adresu serwera zmieni kolor na niebieski, tak jak teraz. Oznacza to, że jesteśmy połączeni prawidłowo z naszym serwerem. Po sparowaniu wszystkich monitorów w systemie możemy przejść do kolejnego kroku. Jest nim wejście do interfejsu webowego. Aby to zrobić, najpierw tutaj pokażę monitor swojego komputera. Aby to zrobić, w interfejsie serwerowym klikamy przycisk Login. Otworzy to przeglądarkę. I miejsce do logowania w interfejsie webowym. Domyślne dane logowania są dostępne w instrukcji, a instrukcja, bo wcześniej o tym nie wspominałem, dostępna jest w pakiecie instalacyjnym, jak pobieramy go ze strony AFAUTEK. Wpiszemy swoje dane, klikamy, zaloguj się i wchodzimy na główną stronę naszego interfejsu webowego. Pierwszym krokiem, najważniejszym, jest zmiana domyślnych informacji logowania. Klikamy w prawym górnym rogu, klikamy Centrum Użytkownika, i tutaj zmieniamy nasze hasło. A więc zmianę hasła mamy już z głowy. Wracamy w takim razie do strony głównej. Wygląda ona tak, i jest to strona, którą widzimy zaraz po zalogowaniu się. Możemy tutaj zauważyć skróty do etapów publikacji oraz statystyki naszych odtwarzaczy. Czy w tym momencie odtwarzają, czy są spałzowane, ile w danych godzinach odtwarzaczy było aktywnych. I takie tam przydatne statystyki. Zanim przejdziemy do publikacji naszych materiałów, przejdźmy sobie do centrum urządzeń, a następnie do zarządzania odtwarzaczami. Tutaj możemy sprawdzić, czy poprawnie sparowaliśmy monitory z naszym serwerem. Jak widać, mam tutaj trzy monitory, z czego dwa mają ikonki szare, jeden ma ikonkę czerwoną. Co to oznacza? Jeżeli chodzi o szare ikonki, są to monitory, które w tym momencie nie są w żaden sposób skomunikowane z serwerem, więc są tak naprawdę offline albo po prostu są w innej sieci i nie mogą się połączyć z naszym serwerem. Jeżeli chodzi o ikonki, które są innego koloru niż kolor szary, oznacza to, że te monitory są połączone z naszym serwerem i jeżeli chodzi o ikonkę z czerwonym kolorem, oznacza ona tyle, że monitor jest aktywny, ale po prostu, że nie ma żadnego materiału odtwarzanego na nim, po prostu materiał jest zatrzymany. Więc mamy dobrze dodane monitory, a w sumie jeden monitor, bo to jest ten. Więc możemy przejść do etapów publikacji. I zacznijmy od pierwszego etapu, czyli przesyłania materiałów na serwer. Aby to zrobić, przechodzimy do zakładki Zarządzanie materiałami, i otwiera nam się nasza biblioteka materiałów na serwerze. Jak widać, w tym momencie nie mam akurat żadnych materiałów dostępnych na serwerze, więc musimy sobie coś przesłać. Klikamy ikonę wysyłania. I pojawi nam się okno z dużym plusem. Klikamy w ten plus, gdzie otworzy nam się przeglądarka plików i możemy w ten sposób przejść do naszych materiałów, które chcielibyśmy dodać. Ja tutaj już mam przygotowane trzy filmiki i po prostu dwa loga w postaci zdjęć i chcę je wszystkie naraz dodać, więc możemy od razu je zaznaczyć wszystkie. Klikamy otwórz i klikamy wysyłanie i one zaczną się przesyłać. Jak widać, mamy już wszystkie przesłane, zamykamy okno i widzimy, że w obrazach już widnieją nasze loga, a w wideo już istnieją nasze nagrania, które chcieliśmy dodać. Więc tak to wygląda. Możemy w tym momencie tak naprawdę przejść już dalej do następnego etapu, czyli do tworzenia listy odtwarzania. Aby stworzyć listę odtwarzania, przechodzimy do zakładki zarządzanie programami, a następnie Lista odtwarzania. Pojawią tu się nam wszystkie listy odtwarzania, które stworzyliśmy. Z racji, że jeszcze żadnej nie stworzyliśmy, dodamy sobie nową, klikając przycisk Dodaj. Otworzy nam się okienko, tutaj wpisujemy nazwę naszej listy odtwarzania i wybierzemy jej rozdzielczość. Z racji, że monitory AVTech DS mają rozdzielczość UHD, wybieramy adekwatną rozdzielczość do naszego monitora. Z racji, że ten jest w poziomie, wybieramy tą rozdzielczość, gdzie pierwsza liczba jest większa od tej drugiej, bo to oznacza po prostu pozycję poziomu. Klikamy Potwierdź i otwiera nam się edytor listy odtwarzania. Pierwsze powita nas okno z możliwością zmiany tła. Mamy możliwość wyboru koloru tła lub obraz, który ma służyć nam jako tło. Ja nie mam obrazu żadnego tła, więc wybieram kolor. Chcę, żeby on był biały. Potwierdzam i pojawia nam się. Nasza y, możliwość edycji listy odtwarzania. Najpierw powiem trochę o interfejsie. Z boku mamy ikonki, które umożliwiają nam dodanie nowych materiałów do naszej listy odtwarzania. Zaraz obok mamy ilość scen w naszej liście odtwarzania. Są to takie, jak slajdy w y, tworzeniu prezentacji. Na, y, na samej górze mamy pasek narzędzi, a po prawej stronie mamy informacje o materiałach. W tym momencie tam nic nie ma, jest możliwość zmiany tła lub sprawdzenie struktury scen, która też jest pusta, bo nie mam żadnego materiału dodanego. Tak więc dodajmy sobie pierwszy materiał. Pierwszym materiałem będzie obszar wideo i wybieramy nagranie. To akurat, które mi się podoba, żeby tutaj było. Jest w proporcjach 1 na 1, więc nie zajmie nam całego ekranu. Jak je dodajemy, to ona automatycznie się dopasowuje do całej sceny i zajmuje najwięcej miejsca ile może. Następnie można je po prostu przesuwać czy zmniejszać lub zwiększać, ale ja chciałbym, żeby po prostu zajmowało tutaj tyle miejsca. Do tego sobie dodamy obraz. W tym przypadku będzie to logo. Zaznaczamy, klikamy OK. Jak widać logo jest dosyć duże, więc musimy je zmniejszyć, ale chciałbym, żeby to logo zachowało proporcje, więc klikam tutaj ten obrazek z dwoma kwadracikami. Oznacza to po prostu skalowanie proporcjonalne i jak mam to zaznaczone to skalowany przedmiot, materiał będzie miał dokładnie te same proporcje, będą one zachowane. Dodałem sobie logo, następnie dodam sobie jakiś napis przewijany. Wyświetlił się nam w rogu. Żeby go przesunąć możemy kliknąć na ikonkę T, która się nam wyświetla i możemy ją przesunąć. Teraz chciałbym tutaj gdzieś ją dopasować. Więc dam to tak. Zmienię, żeby już nie było skalowania proporcjonalnego, żebym mógł to rozciągnąć. I teraz chciałbym, żeby pole tekstowe było na równi z naszym nagraniem. Aby to zrobić, klikam sobie magnesik. Oznacza on możliwość przyciągania materiałów do innych materiałów, i przez to mam idealnie przyciągnięty tekst do naszego filmiku. Zmienię tutaj. Tak jak mówiłem, tu mamy dane o naszych materiałach i teraz jest to ważne, bo mam możliwość zmiany rozmiaru czcionki. Dam największą, jaką mogę. Kolor czcionki, no tło jest białe, więc raczej kolor czcionki dam na czarny. Poniżej mam kolor tła, jest wybrany czarny, ale go nie widać z racji tego, że jest domyślnie włączona maksymalna przeżyczystość, ale chciałbym, żeby było lekko, lekko szare, więc zmniejszę minimalnie tą przeżyczystość żeby było lekko szare. No, i jeszcze niżej mamy możliwość zmiany szybkości przewijania tekstu i z której do której strony ma się przewijać. Ja chcę, żeby było z prawej do lewej, więc zostanie tak, jak teraz jest. Dopasuję jeszcze rozmiar okna do napisu i klikając w środek wpiszę coś. Tak, i to będzie nasz tekst, który będzie się przewijał. Na tej scenie. Dobrze, dodamy sobie jeszcze strefę czasu. Pojawia się nam od razu ona w rogu. Przesuniemy ją. Tutaj tekst, tekst jest domyślnie biały, więc zmienimy go na czarny. I zwiększymy czcionkę, żeby była bardziej czytelna. I damy sobie do roku. No i powiedzmy, że to jest nasza pierwsza scena. Mi się podoba, ale chcielibyśmy dodać więcej. Materiałów. Chciałem, żeby był jeden filmik, który będzie po prostu zajmował całą scenę. Tak więc tutaj w scenach mogę dodać dodatkową scenę bez potrzeby tworzenia dodatkowej listy odtwarzania. Mogę to zrobić w obrębie jednej listy odtwarzania. Wybieram to, choć one w tym momencie nie jest ważne, bo cały filmik będzie zajmował nam cały obszar. I wybieram nagranie, które bym chciał dodać. Chciałbym dodać to nagranie. I ona z automatu nam się pojawi na całej wielkości. Więc w sumie, zaczynając, że chciałem, żeby to był tylko filmik, mam już gotową całą scenę. Więc mamy gotową listę odtwarzania. Aby zapisać listę odtwarzania, klikamy przycisk Zapisz w prawym górnym rogu naszego edytora. Jeżeli chodzi o czas zapisywania, jest on różny w zależności od tego, ile mamy materiałów w playliście i więcej materiałów, tym dłużej może się zapisywać. Jak już playlista zostanie zapisana, możemy przejść do wydania naszej playlisty. Klikamy w papierowy samolot, który znajduje się w prawym górnym rogu i przechodzimy do procesu publikacji. Tutaj mamy parę etapów. W pierwszym wybieramy playlisty, które mają się wyświetlać w naszej publikacji, poniżej mamy y, ustawienia publikacji. Czy ma się odtwarzać w pętli, czy ma zostać dodane do pozostałych materiałów, które wyświetlają się na ekranie, czy na przykład ma zastąpić wszystkie, które tam się wyświetlają. W tym momencie akurat na naszym ekranie nic się nie wyświetla, więc tutaj nic nie zmieni, bo tak naprawdę to nic nie zmieni na tym ekranie. Przechodzę do kroku drugiego, klikając strzałkę w prawym górnym rogu. W kroku drugim wybieram ekran, na którym chcemy wyświetlić. Możemy wybrać pojedynczy odtwarzacz. Możemy wybrać odtwarzacze z grupy. Ja w tym momencie żadnej grupy nie mam stworzonej, więc nie mam tutaj żadnej grupy pokazanej. No i odtwar wszystkie odtwarzacze, które mamy w naszej organizacji. Ja akurat chcę tylko na ten ekran to wysłać, więc go klikam. Tutaj potem mogę zobaczyć, jakie grupy czy ekrany mam wybrane. Wybraliśmy ekran, przechodzimy dalej. Ostatnie okno to jest podsumowanie naszej publikacji, jakie mamy ustawienia publikacji. Kiedy publikacja wygaśnie, bo publikację można ustawić, aby wygasła automatycznie po jakimś czasie. W ten sposób nie będziemy musieli się martwić, jak na, na przykład będziemy w, y, przesyłać coś, co jest czasowe, na przykład nie wiem, do świąt ma się wyświetlać, to możemy ustawić, żeby po świętach już przestało być odtwarzane i zrobi to automatycznie, nie będziemy musieli o tym pamiętać. Oprócz tego mamy oczywiście odtwarzacze, na jakich będzie się odtwarzać, no i jaka to będzie lista odtwarzania. I teraz możemy publikować za pomocą naszego papierowego samolociku. Klikamy go i potwierdzamy. Ale w tym momencie jeszcze nie wyświetli się to na ekranie. Po wybraniu wszystkich ustawień wydania, zanim to wydanie zostanie opublikowane na monitorze, trafia do podzakładki zarządzanie wydaniami. Podzakładka ta to taki swoisty bufor między stworzeniem wydania a publikacją go na monitorze. I pozwala po prostu na poprawienie błędów, jeżeli jakiekolwiek wystąpiły podczas tworzenia listy odtwarzania czy podczas wybierania ustawień wydania. Na przykład wybraliśmy złe monitory, na których miałoby się to wydanie wyświetlać, więc zanim ono się wyświetla, możemy poprawić swój błąd. Ale jeżeli wszystko zostało dobrze wybrane, dobrze ustawione, mamy możliwość przejścia do ostatniej kolumny, klikając ikonę takiego dokumentu z pieczątką, i tutaj możemy dać taką przepustkę, żeby. Nasze wydanie wyświetliło się na monitorach, które wybraliśmy. A następnie klikamy potwierdź. Ale zanim to zrobię, przejdę do aplikacji CMS, żeby można było zobaczyć, jak to będzie na monitorze wyglądać. Jest nasze domowe menu aplikacji i widzimy, że jest status zatrzymane, nic się nie wyświetla, ale ja klikam potwierdź i za chwilę się przyślę nasz materiał. I jak widać wszystko tak, jak ustawialiśmy, wyświetla się na naszym monitorze. W tym filmie to już będzie wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do następnego razu.